Paweł Passini, reżyser, kompozytor. Na festiwalu Boska Komedia będziemy pokazywać spektakl Morrison Śmierci Syn z Teatru Lalki i aktora w Opolu. Przede wszystkim ważny jest Morrison w tym wszystkim. Ważny jest jako postać, ważny jest jako inspiracja i ważny jest w ogóle dla mnie jako powód zajmowania się teatrem. Dla mnie Jim Morrison to jest przede wszystkim ktoś, kto miał niezwykłą intuicję co do tego, jaką rolę może mieć teatr w czasach masowej rozrywki, a równocześnie ktoś, kto jest bardzo blisko takich inspiracji, które też mnie są bliskie, czyli inspiracji antykiem, ponieważ chyba nie zdarzyło się tak od czasów aktorów występujących w tragedii antycznej, żeby czterech mężczyzn potrafiło kilkudziesięciotysięczny tłum wprawić w osłupienie i trzymać w największym napięciu, tak jak działo się to w antycznym teatrze i tak jak działo się to na koncertach The Doors. Podjąłem taką próbę opowiadania o tym w Teatrze Lalek, dlatego że wydaje mi się, że Morrison to jest taka marionetka, która odcięła sobie swoje własne sznurki. I z taką figurą weszliśmy do sali prób. A żeby było zabawniej, to samą prób było studio nagraniowe. Większość tego spektaklu powstała właśnie w studiu nagraniowym, w Teatrze Lalki i aktora w Opolu.